Witam Was kochani, gorąco i serdecznie, ja jestem Juken, a to nasz przybytek, chciałoby się powiedzieć przybytek wiadomo czego, ale nie powiemy tego słowa, moi drodzy, kontynuujemy przygody, dziewiąty odcinek, czas coś niecoś podziałać, ja bym bardzo chciał w dzisiejszym odcinku wbić tę czwartą gwiazdkę, ale wątpię czy to się uda, jak widzicie biznes nam się no, rozwija, więc tak jak mówiłem, w poprzednim odcinku kto oglądał ten wie. No, moi drodzy, troszkę się tu nam zadziało. A zadziało się dużo i też złego, bo musiałem wszystko od nowa startować, ale wyszło nam to na dobre. Ja zawsze słuchajcie, jestem takim człowiekiem, że jeśli mi na czymś zależy, to to robię i uważam, że wszelkie przeciwności zawsze nas prowadzą do czegoś dobrego. Mamy jeden pokój do wynajęcia i wychodziłoby, tak patrząc po numeracji, że cały parter jest nasz, więc można by coś tam skubnąć górę. No i moi drodzy, tutaj mamy taki pomysł. Zobaczmy, jakie mamy te pokoje. Bo teraz słuchajcie, czy jest sens szarpać się od razu na apartament? Owszem, on jest droższy, zgadza się, ale tak de facto na dwóch małych pokojach, mniejszych, zarobimy więcej. Dlaczego? Dlatego, że alkohol, moi drodzy. No, mamy fakt, że 750, tam jest pewnie drogi 500, 750. No, chyba że tak byśmy to potraktowali. De facto, na to kasę mamy. No, ale żeby tak, wiecie, już totalnie szaleć. Tutaj szaleć... do tej kasy nie mamy. Kolejna kobitka do oskubania. Ciekawe, na ile ona tutaj chce? Na dwa dni. Dobrze, proszę, zapraszam. Panią, pokój gotowy. No, wypadałoby coś tutaj zrobić. Chociaż ten za 500 możemy właściwie odblokować i coś niecoś zacząć tam wstawiać. Zobaczmy, co byśmy tu mogli już sobie kupić. No myślę, że już nie wchodzimy poniżej poniżej powiedzmy tego łóżka standardowego, przy czym, przy czym wiecie, moi drodzy, ja nie chciałbym też od razu luksusowych rzeczy słuchajcie, dawać do takich średnich pokoi. Myślę, że że te, te, te średnie półki to są jak najbardziej ok. Czyli tak naprawdę, mając to wszystko, może by nam starczyło, yy, może by nam, moi drodzy, starczyło, żeby w ogóle ten pokój odblokować. No ale jeszcze szafka na alkohol. Szafka na alkohol to jest podstawa. Bez, słuchajcie, zasada bardzo prosta, widzowie. Bez yy, szafki na alkohol nie otwieramy pokoju, to już w ogóle nie ma opcji. Chociaż w jednym pokoju, słuchajcie, mamy dwie szafki, więc jakby kupić może jakieś kwiatki, pozamieniać ten był za 500, ten był, nie wiem czemu takie dziwne ceny, ale otwieramy 207. No takie małe to pizderytko jest. Y oczywiście malowaniem się też zajmiemy później. Wiadoma sprawa, moi drodzy. Y tylko tak, no i tak nie wyciągnę y i tak nie wyciągnę tej szafki na alkohol kurczę, bo jest pokój zajęty. Szkoda w ogóle, że że tutaj nie ma możliwości wejścia, jak jest zajęty. A swoją drogą też by się jeszcze parę rzeczy przydało. Chyba ktoś opuścił, bo coś mi chyba kasy przybyło. Albo taki tak, 108 się zwolniła. Ale to już od razu zobaczmy, czy to czasem nie była 108 przypadkiem, w której były dwie szafki na alkohol. Bo ja tak sobie sprawdzałem te rzeczy. Tu są różne opcje z tymi z tymi naszymi tutaj bajerami. Oj, już nam się alkohole. O, to nie będzie tak różowo, widzowie. A tutaj nie, tutaj są... są Podwójne kible, że tak powiem, jakby ktoś miał podwójną sraczkę, to okej, okay. wiecie co, to, to tak nie bardzo, tak nie bardzo, tutaj ten mały barek nas za bardzo, słuchajcie, nie urządza, też z tego względu, że jakbyśmy go zwinęli, to, to niestety, niestety, jeszcze coś się zwolniło, 106 Jakbyśmy zwinęli ten mały barek, to by nam poziom spadł, a nie o to nam, moi drodzy, chodzi. Czemu ta baba zostawia, kurde... I to jest identyczna sytuacja, widzicie? To jest identyczna sytuacja. Dobra, niech sprząta ta kobita. Po coś płacimy jej. No chyba, żebym się uparł i bym nawstawiał tu właśnie, nie wiem, jakichś kwiatków, jakichś bajerów. Więcej mm, trzeba by przejrzeć, co tam mamy. A czy ja dostawy nie zamawiałem? Czy już ją odebrałem? No to w takim razie szybko, pilnie... W podskokach muszę jeszcze alkohol zamawiać, bo nie mogę wpuścić, słuchajcie, do pokoju klientów, a już się kolejka ustawia. O, ale kasa się sypie, zobaczcie. Płacą wszyscy za alkohole, także to jest, widzowie, dobry pomysł, słuchajcie. To był dobry pomysł. Aha, bo my pokój już wykupiliśmy. A czekajcie, to co my mamy w ekwipunku? Łe, no to, to my mamy już co trzeba. To teraz możemy bajery sobie pokupować. Ale numer, widzicie jak się kasa ładnie. No, drink, no koniecznie drink, i tutaj za dużo nie. Pewnie nie kupimy. No, z 10-12 musi być. Jeszcze mamy coś, ewentualnie jakiś dekor, który niewiele nam da. Kwiatki dają, mają. Czekajcie, bo kwiatki są po 30, dają 5. Po 30 są kwiatki, a dają 5. Yy. Tu jest po 50, daje 8. 8, 10, ale przykładowo za tuwę mamy 15, jeśli chodzi o kwiatki. A jakbym trzy kwiatki wstawił do jednego pokoju, nie starczy mi kasy. Kurde, zabraknie o jedno. Nie chce ktoś tam pokoju jeszcze opuścić? Dobra, jedną, go, jedno, jedną gorzałkę mniej zamówimy. Pani poczeka, bo szykuję dla pani gorzałkę. I nasz królewicz śpiący, oczywiście śpiewa. Oj, ale chyba nic z tego zamówienia teraz wieczorem nie będzie, jeśli chodzi o te alkohole bo nam podjechał bus po nasze sprzątaczki i on by musiał niestety odjechać, żebyśmy mogli cokolwiek zrobić. Gdzie to było? Kurde, tu jest tak dziwnie do góry, że ja się tu nie odnajduję, dziwny jestem w ogóle. Do góry. Tam chyba odblokowałem. No to będę musiał ładnie tu biegać naokoło. Super. Zajebiażczo, jak my to na dole, moi drodzy, ustawialiśmy, ja naprawdę nie pamiętam, Chyba w tę stronę to jakoś tak. Ty chłopie, ja cię błagam. Jak ja ci lutnę zaraz, ja nie wytrzymam już. W końcu te twoje te twoje śpiewanie to już kiedyś mi już mi uszami wychodzi. Naprawdę. Niby przyjechała dostawa, niby dał radę. ok. Będziemy może z czasem to wszystko jakoś słuchajcie, jeszcze przebu przebudowywali. Zobaczymy. Nie wiem, jak to wpłynie na tą naszą gwiazdkę pokoju, całego hotelu. Pokoju to tam wiadomo, ale całego hotelu. Cicho tam być. Ta dzwoni, ten ziewa. No, co ja jeszcze tu mogę więcej? No, jeden biedny człowiek jestem. Lecę po te alkohole, żeby ich chociaż puścić. 40 za noc. No, to się nawet nie opłaca wynajmować. Bo to może być taki brudny pokój bez sprzątania. Przetrzyj, chłopie, te oczy, jak nie widzisz. Albo zakropl sobie. No, trzeba pracować, robić. Tajgera, jakiegoś, nie wiem, sobie dziabni, kawkę wypij, i jedziemy do północy. Można popracować, nie bądźmy tacy wygodni, moi drodzy. Co to za problem? Mm. O, 103. A na ile ta pani? Może byśmy taką. Jakby... No dobra, to ich wszystkich na wieczór zameldujemy. To ta sprzątaczka niech sprząta, to jest dobry pomysł, widzowie. To jest dobry pomysł. Sprzątaczka niech sobie dzenzyn, niech sobie sprząta. Niech im pokoje szykuje. Ten nasz śpiewający gał gałgan 1. Jeszcze tu musi coś dodać do pokoju, tam jakieś obrazki były. Nie, kwiatki są. A, barek. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No to ten barek tak może analogicznie jak w innych pokojach niech stoi, od razu go zapełnimy. Żeby chociaż zarobić więcej. Ty już tak mi nie wzdychaj, chłopie, przecież tu się nic nie dzieje, pracujemy. Pracujemy, tylko co to? Po co to wzdychać? No nic nie, te kwiatki znaczy coś tam dają, nie? Tu przy łóżku może kwiatka. O, no coś, coś, coś tam dały te kwiatki, ale żeby to cenę nam jakoś wbiło, to niestety nie. A ciekawe, co będzie, jak niego nie położymy spać, bo jeszcze tego nie sprawdzałem. Eee, pokój 103, 104, żebym to ja wiedział, gdzie jest 103 i 104. No 105 to chyba to były te z drugiej strony. Za dużo, słuchajcie, tych pokoi się zaczyna motać. Dobra, no to co tutaj. Co tutaj? Napełnić alkohole przede wszystkim, żeby nam aż tak łapki nie spadły, to chociaż wyczyszczę te żegowiny z tej podłogi. Bo ja nie wiem, co to za kleja tutaj mieszkała, co to była zalibacja tutaj, że ktoś tak zażygał całą podłogę. I to w każdym pokoju te podłogi, słuchajcie, są zażegane. Nie ma czystego, no niestety nie mamy mm. czystego. Bla, bla, bla. Tak wiem, zaraz powiecie, że nie jest podłoga idealnie. No nie jest, moi drodzy, ale w sumie po co ma być idealnie podłoga? Jeśli mamy 5 gwiazdek pokojowych, tak? I wiecie. Ja idę ekonomicznie. Ja idę, kochani, bardzo ekonomicznie. To się ma wszystko. to jest chyba dobrze. Ten pokój jest ogarnięty, widzę. Nie jest ogarnięty, bo ta, ta menda jedna pinda zapomniała o jednej rzeczy. Także wiecie, zobaczcie, ja to idę w ten sposób, żeby żeby ten, żeby to jakoś po prostu na punkty szło, a później będziemy oczywiście, moi drodzy, czyż ja nie powiedziałem? Ja nie powiedziałem, moi drodzy, że nie. My będziemy później to ładnie ogarniali dobra. Czyli tak 103 pani na 4, no to idealnie, 104 pani na 2, no to jak na 2 to a niech se pani idzie. 207 na górę? Nie. Na razie te o, jest gościu na 3. Tam chyba nikogo więcej w kolejce już nie było. Wszyscy? Wszyscy. No i kasa się zgadza. Dobra. To Teraz można gagatka przespać. Teraz można gagatka przespać. A my od nowego dnia, słuchajcie, weźmiemy się za ten pokój. To jakaś pościel, coś teges. O, no, trochę miałem tych brudów. Idź, ty kurde, śpiewający gagatku jeden. No i słuchajcie, moi drodzy, plan jest taki: ten pokój trochę wywindować. Te kwiatki coś tam dają, ale średnio dają. Ja generalnie, wiecie, zawsze porównuję według tych punktów, tak, które możemy dostać i według ceny. Co byśmy tu mogli zamówić? Słuchajcie, szafkę nocną nie pamiętam, czy zamawiałem, ale jak myślę, że jedną zamówimy, się nic nie stanie. Tutaj to są standardowe pokoje. Pewnie będę za jakiś czas to zmieniał i będziecie się pytali, po co ja to teraz kupuję, skoro za chwilę będę zmieniał. No, to jest dobre pytanie, mój to. to jest dobre pytanie. Pewnie tak się stanie, że za jakiś czas będę zmieniał. Nie starczy nam na wszystko. No to muszą się obejść na razie bez telewizora, ale może damy im jakieś tutaj, nie wiem. Tu jest tylko 3, tu już jest 8. No to wiadomo, że lepiej dopłacić. Tak, da radę. Dobra, tam starczy. Co będziemy jakieś kwiatki? Coś zamawiali co chwilę. Zobaczymy. Zobaczymy, co tak długo mi wiozą te sprzątaczki. Gdzie jest ten bus sprzątaczek? Czyli wychodzi na to, że już mamy cały dół. To za chwilę, jak się dobrze postaramy, to i będzie cała góra. No i moi drodzy, hotel jest nasz. Tylko pytanie, co się stanie, jak te cztery... No bo wiedzieliśmy, co się stanie, jak odblokujemy trzy gwiazdki całego hotelu. Tego byliśmy świadomi, tak? Że jak odblokujemy trzy, no to tam... Nam się niektóre rzeczy ze sklepu odblokowują, i tak dalej, i tak dalej, ale pytanie: Co się stanie, jak odblokujemy czwartą gwiazdkę, I czy to w ogóle może być hotel pięciogwiazdkowy, tak? No wiecie, to takie rozkminy mnie zaczęły nachodzić. Wiadoma sprawa, no bo hotele są do pięciu gwiazdek. znaczy ja mówię, słyszałem, że gdzieś jest chyba sześcio czy siedmiu, nawet w Dubaju. Hmm. Cztery doby, no szkoda, że tak tanio, no ale nie mamy wyjścia. Kasujemy pana, bo dostawa przyjechała, to musi się zwrócić. A my musimy na górę niestety. Biec. Tylko pytanie, czy ja tam alkohole kurczę. Bo tam i może, łe widzowie, dałem ciała, wiecie. Będę teraz tak marudził jak ten kurde nasz śpiewak operowy. Łee. Bo powiem wam, że chyba dałem ciała, bo ona ogarnęła pokój. Słuchajcie. Ona ogarnęła pokój, ta nasza, wiecie, ta. W tej miniuwie. A ja byłem tak bystry, że tak się zalatałem, że zapomniałem nie uzupełniłem alkoholu. Czyli jesteśmy w sumie w plecy ładny zarobek, no. No co ja wam mam powiedzieć? No i co ja wam mam powiedzieć? No zapomniało mi się, no. Ale tutaj chyba było to trochę inaczej, powiem wam szczerze, bo już nie wiem jak było. Dobra, mamy 60 za dobę, nadal za mało. I o stoliku zapomniałem, tutaj widzę. Może teraz mi na telewizor starczy. Ale ładnie mi się teraz, kurczę, słuchajcie, jak to zrobiłem. Zobaczcie, jak mi się ładnie ten. Moi drodzy, jak mi się ładnie zapełniła ta gwiazdka trzecia. Czyli zaraz bijemy tą czwartą, jest szansa. To czekajcie, no to to. Jak zapomniałem o stoliku, to krzesło niech sobie stoi tu. Jeszcze nie ma czwartej. Kwiotka z powrotem oddamy. Na przykład, nie wiem, tam, o, albo gdzie tego kwiotka? Tam, w narożniku, o. O, to, 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 to. Dobra, jeszcze zamówienie trzeba zrobić jakieś. Cicho tam. Gdzie ja mogę cię zameldować? Nie mogę cię zameldować. A co to taka kolejka? Widzowie, większa kolejka jest niż mam pokoi wolnych. Czy jestem ślepy? A nie, bo jeszcze. Dobra, to tu cię mogę. Okej, okay, trochę kasy mi się przyda. A ty czekasz, chłopie. Okej, okay, czyli tak, ja zapomniałem. Słuchajcie o tym stoliku, który to był stolik. Ten, ten, ten średni, nie? I zapomniałem o elektronice, czyli o telewizorze. I niestety mi, kurde! Albo stolik, albo telewizor. Nie przyjdź stolik. Jasna dupa. A ten, jakie ma brwi, ja pierdzielę taki. A czekajcie, czy coś, bo tutaj mamy. 60, ja bym chciał zrobić na czwarty level, to bym chciał na czwarty level awansować. To no w sumie mogłem jeszcze coś zamówić, jakby nie patrzeć, ale dobra, lecimy na raty. Widzowie, lecimy na raty, nie ma czasu. Tutaj się wiecie, ale już parking się zapełnia. Powiem wam, że to idzie tak namacalnie. A ja czekam, zobaczcie, takie jakieś dziebełko zostało, no już prawie tego białego na tej gwiazdce. W gwiazdkowej gwiazdce prawie nie widać, nie? Już tam, już, już, już prawie mamy, już był, wiecie, na zasadzie już był w ogrodzie, już witał się z gąską, ale jeszcze się nie przywitałem, oby mnie coś się nie przydarzyło, więc widzowie wiecie, co, wiecie, jak jest. Wiecie, co jest pięć, trzeba tu kurczę, zapisać, bo będzie źle. Dobra, a co się stanie, jak od tej strony pobiegnę? No, to bez znaczenia w zasadzie. I tak naokoło, i, tak i tak latam, i tak latam, i tak tam. dobra. I co tutaj byśmy zrobili? No tylko możemy telewizor, widzicie takie działanie na raty, kurde. A tam ten chłop sobie poczeka. Jeszcze nie ma, no to jeszcze trzeba by kupić jakiś, nie wiem, router, yy, b -b 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 router. może nie wiem, co tu, no, podłogę by wypadało, no ale na to trzeba mieć kaset. Na razie sobie uszykuję, ale w sumie podłogę wymieniam po to, żeby widzieć przy sprzątaniu. Więc generalnie tak. No właśnie, łam. Wow. Domówić. A, tam jest, a jest, dobrze. Wiecie co? Przyszukujmy sobie zamówienie. E, po, 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 po. Przygotujmy sobie zamówienie. Gościu już niech zapłaci te 60 dolarów. Bo śpiąca... A ile on chce? Łe nie no, widzowie, on chce na 3 doby, a 101 się zwolniła. Ja tu kasę potrzebuję. Gdzie? Tam gościu chce na trzy doby. Co ja będę na trzy doby? Go za takie małe kasę? Mowy nie ma. Zaraz go meldujemy tutaj. Patrzcie. Ty kobito zbieraj te. A ty... No i co? Ani Ty to pozbierasz. Nie, że coś, ale ja zrobię to 10 razy szybciej. To jest tak samo jak byli kasjerzy, słuchajcie, w supermarket symulatorze i oni wolniej kasowali niż ja. Dobrze, meldujemy gościa, zobaczcie, chłop przyjechał, słuchajcie, w gaciach, przyjechał w gaciach albo w jakichś spodemkach, nieważne co to, tak mu gorąco, to po co mu pościel? No powiedz, drogi widzu, po co chłopu pościel? Wypije sobie, dziabnie sobie, po co chłopowi pościel? No po co mu? Niepotrzebne zupełnie. Dobra, i tak nie, i tak nie zamówimy i tak, ja muszę je tego gałgana do spania położyć, bo... Nie da się pracować w takich warunkach. No po prostu się nie da, moi drodzy. W takich warunkach to po prostu się nie da pracować. Wezmę sobie na zapas jedną kołdrę i idę spać. Przynajmniej dobrze, że ja mam kołdrę. Zajumałem kołdrę, słuchajcie, klientowi. No, ja tu śpię w lochach, a klienci mają narzekać, że kołdry nie będzie. No przecież, moi drodzy, no, no słuchajcie, no bądźmy poważni, tak? Ja śpię w jakichś lochach, chyba, że jak będziemy mieli tę czwartą gwiazdkę, czwartą, to może jakimś cudem, słuchajcie, Yy, nam się zrobi jakiś, jakiś numer tutaj yy, z własnym pokojem 3, 4, 4, 2. No to może coś się zwolni, jest szansa, że coś się zwolni. I ja tu słuchajcie sobie zamówienie, przygotuję, ale obawiam się, że tutaj trochę będę musiał tej, z tą kasą poczekać, bo jeszcze tak, jeszcze jak już to bym chciał ten stolik domówić. I to byłoby raczej wszystko, ale to będzie trzeba 1100 mieć kasy. Jeszcze lampy nie zamawiałem, widzowie. Jeszcze nie było lampy. Już nie mówię, że lampa w łazience. Malować na razie pokoju nie malujemy. Także jeszcze troszeczkę trzeba poczekać. No chyba sama się ta trójka nie wbije, jak nic nie będę robił. Także słuchajcie, uzbieram tak z dobry tysiączek kasy, żeby, żeby już było. Nie wiem, ile mam alkoholi przy sobie. No, za dużo nie mam. A ile ja ich, ile ja ich chcę zamówić? Alkohole to teraz schodzą jak głupie, to te... więcej pokoi, to większe wymagania. Dobrze, także kasę muszę uzbierać i za chwileczkę moi drodzy się widzimy. No, będę wam tradycyjnie pauzował, bo chcę, żeby te odcinki zbyt długie nie były. A do pokoju nikogo tu nie będę najmował. Także za chwileczkę się widzimy. No i dobra, moi drodzy, jeden klient przyszedł, wziął na cztery noce, słuchajcie, no i mamy. Nawet więcej kasy, ale ja myślę, że nie będziemy tu więcej zamawiali niż potrzeba. Zamówmy to, co nam się przyda. O, jeszcze jeden gagatek, który chciałby coś tutaj, no ale na ten pokój musi poczekać, bo tu jego stawka musi wzrosnąć. Myślę moi drodzy, że te małe pokoje na piąty level będę awansował później. O, zobaczcie, to się tak nie do końca opłaca, bo spójrzcie, lepiej mieć na przykład pięć pokoi, którym. Idę, bo tego nie mogę słuchać tego dzwonienia. Słuchajcie. 5 pokoi, klienci płacą po 80, no bo jeżeli za 5 pokoi by płacili po 100, to zobaczcie, że jest tylko 100 różnicy na dobę, załóżmy, zarobku więcej. Ale ile byśmy musieli wydać kasy, żeby ten pokój na piąty level wypoziomować, nie? Więc moim zdaniem lepiej jest mieć ten czwarty level tych małych pokoi, no ktoś niezadowolony, bo niestety dostał brudne, no życie. Ale lepiej mieć y, moim zdaniem y, ten czwarty level, że płacą te 80, a drugie tyle prawie, no bo tam 60 czy 120 często, czy właściwie dwa razy więcej y, płacą jeszcze, słuchajcie, za No i zaczyna się symfonia beethovena oczywiście, jak żeby to inaczej, y, że płacą za alkohole. Także ja jestem tutaj moi drodzy zwolennikiem Takiej sytuacji. Czy stolik, czy lampka? Coś musi zaważyć o czwarte. O jest, mamy cztery gwiazdki, moi drodzy, pokojowe. No ale jak już tutaj kupiliśmy tą podłogę, no to już nie będziemy sępami i myślę, że ją też moi drodzy zrobimy. Oczywiście cała się nie zrobi. I co nam to dało? Co nam to dało? Tu jest nadal ta kłódka. W zasadzie ten, ten czwarty poziom nam chyba nic nie dał. No zaczyna się. Nie będę przeklinał. Nic nam, słuchajcie, to nie dało. Ten na dwie noce tylko, no ale. Na dwie noce to szkoda mi do dobrego pokoju go dawać. Tym bardziej, że na alkoholu więcej przyrobi zarobimy. Dobra, sprzątamy jutro rano. Nie chcemy się teraz, chyba że ktoś tutaj w naszą stronę leci. To gagatka pomęczymy trochę, ale nie widzę, żeby ktoś tu biegł, więc weźmiemy go do spania. Słuchajcie, co się zmieniło w naszym hotelu? Nie wiem, w sklepie w komputerze może od rana zobaczymy, jak on będzie bardziej mrawy, bo taki nie jest za bardzo do życia niestety. Ja jestem bardzo ciekaw, co się zmieniło. Co dały nam słuchajcie te cztery gwiazdki? Czy to będzie, że klienci, nie wiem, skoro przyjeżdżali na cztery noce, to przy czterech gwiazdkach będą na pięć nocy przyjeżdżali nagle? Że hmm. to będzie mniej pracy, bo nie będzie trzeba tyle sprzątać, no nie wiem. W lobby się kompletnie nic nie zmieniło. Poza dwoma wolnymi pokojami, które chcemy oczywiście ogarnąć, po raz pierwszy jest taki moment, w którym widzę, że mi kasy zaczyna zostawać, i tutaj się zastanowię moi drodzy, czy nic się nie zmieniło. To ja nie wiem, słuchajcie, co się zmieniło, bo tu pod ekwipunkiem tu jest coś zablokowane. Się kompletnie nic nie zmieniło. W ekwipunku też prezentu żadnego nie dostaliśmy. Możemy sobie w dzwonek zadzwonić, jak dzwoniliśmy, nie wiem. Bo słuchajcie, można by teraz te pokoje oczywiście ulepszać, żeby każdy miał też pięć gwiazdek, tych małych, ale po co? Jak my możemy teraz ten pokój zaraz odblokować? Ten pokój, moi drodzy. Bo ten najdroższy. Mi szybko pójdzie, słuchajcie, uzbierać na Moja, jestem ciekaw tego apartamentu z tym tarasem i tam bym chętnie coś przyinwestował. Ale wiecie, że to będzie. No, może zapiszmy, jak biliśmy te cztery gwiazdki, żeby nam nie uciekło raz, tu, raz, tu. Słuchajcie, moi drodzy, jestem bardzo, bardzo ciekaw tego apartamentu. My go tu z zewnątrz lepiej widzimy. Lepiej go widać, bo to jest ten do góry nad tym, tylko zobaczcie, że on ma tutaj taki taras. I ja jestem ciekaw, czy tam jest wyjście na taras. No, mogę sobie skakać i tam nic nie zobaczę, więc on chyba jest. Tak wygląda, jakby były drzwi na taras. Więc jest duże prawdopodobieństwo, widzowie, że, yy, że damy radę. To może warto odblokować za te 1200. Uwe, sorry. Ten dobrze, że, że nie, nie psikam w momencie, kiedy yy, gość ziewa. Kiknęło mi się po prostu, coś pyli mocno. Na tym dworze, oczywiście, mojej postaci się psiknę. O, 104 mamy wolną. O, pani jest tu, proszę bardzo, to zaraz odblokujemy i później pomyślimy nad. No nie, no pani, szanowna, na jeden dzień to idzie pani do 106, ale ja muszę pani chociaż alkohol dołożyć, żeby się mi to opłacało. A może Panią całkowicie do zasypionego pokoju wpuszczę. Srać te opinie ciągle będzie. Ale za to pościel Pani dostanie. A też nie dostanie Pani, bo nie ma. Napije się Pani, to będzie Pani miała w nosie. Też pewnie Pani się... Też pewnie Pani zażyga ten pokój. Jak na jeden dzień, to... O, i tu Pani na... O, proszę, na pięć. Czyli to się zmieniło. Okej, okay, widzowie. Zobaczcie, jaka kasiorka. Okej. Okay, to idziemy na górę i odblokowujemy... Może tak, żeby mi łatwo się szło, to może to być. Czemu ten? Może dlatego, że jest nad tamtym, co? Czyli co? I zobaczcie, tutaj jest oprócz tego, że jest łazienka. OK, wszystko się zgadza. To jeszcze jest OK, czyli tu można jakieś pewnie. Tu można pewnie jakieś krzesełka będzie wstawić. No jestem ciekaw, ile będzie stawki za ten pokój. No przypuszczam, że jeżeli 175 jest maksymalnie tam, no to tu pewnie będziemy mieli maksymalną stawkę. Jak mnie wkurzają te drzwi, które co chwilę się tak otwierają. Wydaje mi się moi drodzy, że tylko zapomniałem numeru tego pokoju w sumie. Natomiast wydaje mi się, wydaje mi się, że Dobra, temu już tutaj posprzątamy po tym. Temu po tym. Wydaje mi się, że maksymalnie 200, 200 dolców będzie. Więcej raczej jak 200 dolców nie dostaniemy za ten pokój. Niech nasza hostessa nam tu szybko przynosi pościele. No, dalej. A tutaj też by można coś, kurde, lepiej zrobić, bo powiem szczerze, że te stare sracze to już mnie denerwują. Ale, a może słuchajcie, pierwszą dobrą kasę, jaką zarobimy w nowego apartamentu, to czy inwestujemy właśnie w y, takie drobiazgi w tych mniejszych pokojach? Może. Może to nie jest rzecz pilna, ale mnie to już estetycznie trochę, wiecie co? Szczerze. Mnie to, moi drodzy, estetycznie już razi po oczach. dwójka się też zwolniła. Estetycznie mnie razi po oczach, że na przykład te stare kible. To już nie chodzi nawet o malowanie od razu, chociaż to też. Ale wiecie, że malowanie to jeszcze może chwilę poczekać, tak? Jak malowanie chwilę poczeka, to się nic nie stanie. Mm. Ale żeby chociaż, chociaż coś tam. Chociaż żeby tych kibli starych nie było. No bo te kible stare są tak, słuchajcie. No nie wiem, mnie tak rażą po oczach. Ja nie wiem, co to za, za czasy. To, to jeszcze wyobraźcie sobie, że w Polsce mielibyśmy mieć taki hotel, który, który ma takie kible. No ludzie, litości. Litości. Tutaj też można, słuchajcie, te lampy hotelowe można pozmieniać. Właśnie można to pomalować. No to robiłem w tamtej poprzedniej, nie chciałbym nazwać serii, ale przed, przed utratą save'a. Cztery no co, no to kasujemy pana, nie będzie miał pan pościeli, trudno, jakoś tam pan przeżyje. Chociaż tutaj powiem wam szczerze, że na te inwestycjone, na tamten apartament, no to już musimy trochę przyinwestować. Zgasło światło jakoś, nie wiem. Wiecie co, w ogóle dziwi mnie sytuacja, no dobra, ok. no mamy te cztery gwiazdki, klienci przyjeżdżają na pięć nocy, ale tak naprawdę poza tym yy, nic nam to nie dało, moi drodzy, kompletnie nic nam to nie dało, że, że klienci przyjeżdżają na pięć nocy. Wiecie co, dziś wbiliśmy, bo to był cel, więc ja też nie chcę, żeby za długie te odcinki były, w dzisiejszym odcinku celem było wbicie tych czterech gwiazdek naszego hotelu, co się udało. I tu możemy sobie misję odhaczyć. A w następnym odcinku, bo to już myślę, że z te 5 bym musiał mieć na koncie. Czy w następnym odcinku moim celem będzie, moi drodzy, urządzenie tego, tego luksusowego, totalnie petardy, może dla VIP-ów apartament. Tak go nazwiemy. Także tak byśmy mogli, moi drodzy, zrobić. Myślę, że będzie gitarka. O, ile miałem pościeli brudnych. Dobrze. No to, drogi widzu, tradycyjnie już gorąca prośba. O ale nie taka. Prośba o zostawienie łapki w górę, komentarza pod filmem. Będę bardzo, bardzo wdzięczny, bo zwiększa to zasięgi i też daje uśmiech, że piszecie, że komentujecie, że chcecie to oglądać. A my się widzimy w następnym odcinku. Ja oczywiście po raz chyba dziesiąty w cz czasie nagrania robię sejwa, bo ta gra jest nieprzewidywalna niestety. No, jest bardziej nieprzewidywalna ode mnie. Także trzymajcie się moi drodzy. Do następnego odcinka. Cześć.